powstał taki ogromny. Chciałabym, żeby na przykład. A, no i mam.
wstałam 4 rano i nagrywałam też. Przekazać głos koleżance, malarce, pani Magdalenie Marzyk, która powie parę słów na temat naszej wystawy. Dziękuję. Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie. Bardzo się cieszę. Jestem szczęśliwa naprawdę, że tak licznie przybyliście tutaj do Galerii Marka, w której tutaj we troje malujemy. W każdy wtorek i czwartek są to dla nas bardzo ważne spotkania, bardzo ważne chwile, takie chwile refleksji, przemyśleń, emocji, co widać na tych pracach. Prezentowane prace właśnie są owocem tych naszych spotkań, naszej przyjaźni od 2005 roku. To już jest dziesięciolecie. To już jest dziesięciolecie. W tym roku jest dziesięciolecie. No, widzisz, Marku, jak to zleciało. Piękna pracownia, piękna galeria. Zachęcam do odwiedzania tutaj Marka Galerii. Marek oprócz prac malarskich tworzy przepiękną porcelanę. Ja jestem absolutnie w niej zakochana. W swojej kolekcji posiadam kilka Marka prac. Ja też. Marysia też. I żeby nie przedłużać, naprawdę z całego serca dziękuję, że żeście Państwo przyszli do nas i że chcecie z nami
celebrować te piękne chwile wśród naszej sztuki, wśród naszych przemyśleń, emocji, bo to wszystko wychodzi z naszego serca i wszystko, wszystkie te obrazy są obrazami naszej sztuki i przepraszam, duszy chciałam powiedzieć, a powiedziałam sztuki, ale to się łączy. Marysiu, może jedno słówko, dwa, trzy, pięć, a ja bym cię zachęcała. Zamykam to posiedzenie. Ja chciałam powiedzieć, że wszystkie prace, które tu Państwo widzicie, można kupić. Aha. Także to jest takie oczywiste, wydaje się, ale jak ktoś ma ochotę, to możemy negocjować ceny, zapraszam do zakupu. A można coś zastępcie tej pani, co nic nie powiedziała? To zapraszamy, to jest taki pani mąż. Bo ja jestem mężem właśnie tej pani. Chciałem powiedzieć, że mam dużą satysfakcję, że moja małżonka wkroczyła na tą drogę artystyczną, choć była artystką bez wykształcenia, od kiedy ją znam. Tkała gobeliny, rysowała, malowała, ale w pewnym momencie powiedziała, że ona musi skończyć studia wyższe. Cicho bądź. No i skończyła Akademię Europejską Akademię Sztuk Pięknych u pana Fałata i poznała tych uroczych towarzyszy, z którymi dalej idzie i mnie trochę daje spokoju, bo dwa razy w tygodniu przyjeżdżam pomalować, potworzyć i chciałem powiedzieć taki drobny akcent z tego mojego, jak ktoś mnie pytał, jak pracowałem jeszcze, bo teraz jestem na emeryturze, a co moja żona robi, a ja mam żonę studentkę i wszyscy mi zazdrościli. To było parę lat temu, że mam taką studentkę. A może tak, czy siak mieli? W każdym razie chciałem jeszcze podkreślić, że zawsze jest czas na sztukę, na jakąś pasję i Państwa też zachęcam nie tylko do oglądania i kupowania, ale jeżeli rozbudzicie w sobie jakieś emocje, jakieś zainteresowania, to nie bójcie się, puśćcie. Coś w tym jest, no. Bo spotykam sporo osób w takim wieku, może po 20 lat, 30 i mówią, że malowali w dzieciństwie, później im się nie ułożyło i że może powinni się zastanowić, do tego wrócić. No więc myślę, że można. I warto. Że można. Jest i doradzam. Jest sens, naprawdę. No, pasja, trzeba mieć pasję. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy. Zapraszam do celebrowania. Byłam na pogrzebie.